Zdrowia, szczególnie dla wszystkich plemion w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego dla wszystkich plemion w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej? Wygląda na to, że są plemiona białe, że są plemiona czarne, że są plemiona żółte, brązowe. No i czerwonych jest dużo ostatnio. Sąd Najwyższy wydał taki, no historyczny można werdykt, znaczy no prawo, czy wydał orzeczenie, tak? Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, że wszystkie stany, że w całych Stanach obowiązuje jednogłośna decyzja ławników, no bo jest coś takiego, że w Ameryce była 6. poprawka do Konstytucji, no i ta 6. poprawka do Konstytucji, która była ustanowiona w 1791 roku, czyli to było 20 parę lat po uzyskaniu niepodległości od Anglii w 1776 roku, kiedy to Amerykanie obchodzą 4 lipca. No to od 76 do 91 roku była już 6. poprawka. 2. poprawka, no to była o broni i tak dalej. 6. była w 1791 roku. No i co tam było? No i to tam było, że obywatele, że ludzie mają prawo do rozprawy sądowej z ławnikami, nie z sędziami, tylko z ale to w wyjątkowych wypadkach, można powiedzieć, na poziomie Waszyngtonu, na poziomie federalnym. No i teraz była taka sytuacja, że w poniedziałek cofnęli decyzję wyroku śmierci na człowieku Evangelisto Ramos. To on był skazany wyrokiem 10 do 2 na dożywocie za zamordowanie prostytutki w Nowym Orleanie. No i teraz ten cały przekrój społeczeństwa no, musi być włączony właśnie między innymi czarni, czy kolorowi, czy ci, którzy mieszkają, czy reprezentują tą dzielnicę, czy to miejsce, czy ten stan, z którego pochodził ten oskarżony, no bo to jest w Ameryce ta demokracja, to znaczy, że trzeba być osądzonym przez swoich ludzi, tak, że to są ławnicy, to są ludzie, którzy rozumieją. No i problemem jest taki, że z reguły, kiedy są czarni wśród ławników, no to oni, jeżeli jest czarny morderca, no to oni nigdy nie powiedzą, że jest winny, no i nigdy go nie skażą, nie skazują go po prostu na podstawie tego, że to jest taka solidarność, można powiedzieć, plemienna. No w tym wypadku facet zamordował kobietę, no i posiadanie prawa do powiedzenia, czy winny, czy niewinny, no i to po linii koloru się odbywa, że powiedzmy biali mówią winny za zamordowania, a czarni mówią niewinny, no to jest właśnie to, co lewacy i socjaliści i komuniści w Ameryce mówią, że po prostu to jest niesprawiedliwość społeczna, że stany powinny zrezygnować z tego, no bo tylko się dzieje coś takiego w Tennessee i w Oregon, gdzie dwa stany zostawiły sobie prawa do, no to taki precedens trochę jest, w Luizjanie to było to, że nie musi być jednogłośny werdykt, czy decyzja przez ławników, przez 12 ławników. No i oni to już robią od 1898 roku i ustanowili to na stanowej konwencji, żeby
no żeby po prostu nie musi być absolutna, nie musi być 100%. No oczywiście komuniści dzisiaj mówią, że to te południowe Stany zrobiły to po tej erze rekonstrukcji, co to znaczy, no tam jak w 1862 roku była ta wojna cywilna, kiedy południe powiedziało, że się odłącza od Stanów Zjednoczonych, no i północ, powiedzmy bardziej uprzemysłowiona, miała broń, miała urządzenia, miał przemysł, no a południe w zasadzie miała pola bawełniane, no i niewolników, no i północ po prostu zaatakowała południe, no to było wszystko w kongresie ustalone, to było wszystko ustalone w Białym Domu i to wszystko było politycznie ustawione, także, że północ wystawiła setki tysięcy ludzi, no i cała ta wojna secesyjna, to znaczy odłączeniowa, no w Polsce to się mówi na to wojna cywilna, czy tam wojna bratobójcza, ale to była wojna secesyjna, to była odłączeniowa. Tam południe powiedziało, że mają w nosie Stany Zjednoczone i się odłączają. Była część takich pogranicznych tych stanów, które one tam nie bardzo wiedziały, czy tu, czy tam. No ale trzeba pamiętać, że 500 tysięcy białych ludzi zginęło w tej wojnie bratobójczej. No i w zasadzie to poszło o to niewolnictwo. No i później jak już południe przegrało, no to północ kazała po prostu brać ludzi, obywateli do ławy przysięgłych. No i tam zawsze było tak, że to szło po linii koloru skóry. Każdy czarny, który tam zamordował, czy zabił kilkanaście osób, czy jedną, zawsze było, czarni mówili, że jest niewinny, no, a wszyscy ci biali i mówili, no, zamordował. No i to było ciągle traktowane do dnia dzisiejszego, że to jest, powiedzmy, rasizm. Teoretycznie sprawiedliwość powinna być ślepa, czy tam oczy zasłonione, tak, temida ma oczy zasłonięte i ma wagę w ręku, no i trzeba po prostu zważyć. No i okazuje się, że dzisiejszy Sąd Najwyższy w Ameryce powiedział, no znaczy oni to tam w zeszłym tygodniu chyba zrobili, powiedział, że ta waga musi być całkowicie 12 przysięgłych, na 12 musi zdecydować, że jest winny. No jeszcze w Luizjanie właśnie to tak było, ale poza Luizjaną to Oregon. Oregon to też pozwala ławie przysięgłych w swoim stanie uznać winnymi bez jednomyślnej decyzji, czyli powiedzmy 10 do 2 jest zaakceptowane, no i dopuszczalne, no ale komuniści i socjaliści w Ameryce tłumaczą, że to dla odmiany ma swoje źródła z Ku Klux Klanem i że ma swoje źródła, że żeby osłabić pewne grupy rasowe, czy grupy religijne, czy grupy etniczne. No jest po prostu ta proporcja komunistyczna. No wszyscy muszą być proporcjonalnie oceniani, wyceniani, skazywani i tak dalej. I tutaj no i ta decyzja, co zrobi? Zrobi to, że tam kilkadziesiąt osób, powiedzmy, które miały rozprawy i były skazane, powiedzmy 10 do 2, no to będą mogli uzyskać nową rozprawę. W 72 roku by właśnie to podchodzili do tej sprawy, no i Sąd Najwyższy nie odkręcił tego i pozostawił to jako precedens, że nie musi być jednogłośnie. No i teraz w 2020 roku znowu to trafiło na agendę, na kanwę, no jak to się tam mówi, no na listę spraw, które Sąd Najwyższy ma rozwiązać. No i rozwiązał to w ten sposób, że
sądy stanowe, w zasadzie tak jak sądy federalne, za tam najwyższe jakieś tam przestępstwa, jeżeli jest ława przysięgłych, to musi być jednogłośna. No wszyscy ci bojownicy o sprawiedliwość społeczną, oni po prostu klaszczą, no i krzyczą, że nareszcie jest sprawiedliwie. No tyle tylko, że jaka to jest sprawiedliwość, jeżeli prostytutka była w tym wypadku zamordowana, to było mu udowodnione. No i dwóch czarnych po prostu po linii partyjnej czy po linii plemiennej mówi, że nie jest winny. No tłumaczą właśnie, że jest tyle winnych w Luizjanie tylko dlatego, że było powiedzmy 10-2. No ale tak zastanowić się, no to teraz dwóch na 12 będzie decydowało o tym, czy ktoś jest winny, czy niewinny, czyli powiedzmy kompletnie nie ma większości, tak? Teraz absolutna mniejszość decyduje o tym, o sprawiedliwości. No to po prostu jest politycznie tak wykręcone, jak jakieś... No, nie do uwierzenia. No, jest nie do uwierzenia, do czego ludzie doprowadzają. Tylko dlatego, że tam są jakieś statystyki i sobie myślą, że powiedzmy za dużo Murzynów jest w więzieniach i że ci, którzy się sprzeciwiali, pozwolili na te, że ich sprzeciwy do niczego nie doprowadzały. No, tłumaczą, że to jest zwycięstwo tekstu konstytucyjnego i że to poprawi po prostu całokształt. Jeden z tych sędziów, Gorsuch, który jest prawicowy, no ale też przyklaskiwał tej liberałom, postępowym socjalistom, bo on w zeszłym roku to też argumentował za czymś takim, że no ogólnie rzecz biorąc nie można być oskarżonym, czy mieć rozprawy w sądzie dwa razy o to samo przestępstwo. No w Ameryce czasami są wyjątkowe takie przypadki, kiedy stan oskarża tam kogoś o jakąś rzecz, no i nie potrafi tego doprowadzić do porządku, no i później na poziomie federalnym sąd federalny po prostu w to się włącza. W tym 1962 to Sąd Najwyższy to powiedział, że no, że to jest powiedzmy dobre prawo i że te werdykty były powiedzmy jakoś proporcjonalne i 10-12, że to była dobra proporcja. No ale na dzień dzisiaj nawet Kagan, która była mianowana przez Obamę, ona zawsze nie włączała się w jakieś takie sytuacje, kiedy trzeba było rozpatrywać precedensy, no bo precedens, no to jest coś innego, co normalnie się dzieje, jest jakiś tam wyjątek, no i na podstawie tego precedensu później jest zbudowane, są jakieś inne wyroki. No ale teraz właśnie się przyłączyła do tego, o co to wszystko chodzi? No chodzi o skrobanki. Chodzi o skrobanki, no bo teraz jest cała ta bitwa o skrobanki, no i teraz Kavanaugh przyszedł i zaczyna być powiedzmy Sąd Najwyższy bardziej prawicowy niż lewicowy. No i teraz lewakom, liberałom, socjalistom zależy na tym, żeby bazować na precedensach. Sędziowie do Sądu Najwyższego to są mianowani przez prezydenta. No i to mniej więcej odbywa się historycznie. To było tak, że po prostu co te 4 lata, no to oni tam jakoś
no, starzeją się, przechodzą na emeryturę, umierają i to wszystko się przechodzi tak, że powiedzmy te proporcje tak prawicowo-lewicowo, no to są mniej więcej utrzymane i zbalansowane. Obama i Clinton, no oni starali się wyeliminować konserwatystów, no ale teraz w zasadzie no to idzie bardziej w kierunku konserwatystów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.